Eksperyment, lektura w 5 minut, najważniejsze informacje, główni bohaterowie i motywy, na które warto zwrócić uwagę. Rozpoczynamy dzisiaj od Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Lektura pochodzi z okresu Młodej Polski, nazywana jest dramatem symbolicznym oraz narodowym. Co się dzieje? W Bronowickiej chacie pod Krakowem, w chacie należącej do Włodzimierza Tettmajera, odbywa się wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla i 16-letniej mieszkanki wsi Jadwigi Mikołajczykównej. Na tym weselu gromadzą się przedstawiciele inteligencji oraz mieszkańcy wsi. Oczywiście próby nawiązania wzajemnych, opartych na szczerości i zaufaniu relacji spełzają na niczym. Inteligencja bowiem, jako ci, którzy należą do dekadentów, jednocześnie bardzo cenią sobie uroki wsi, ale zupełnie nie traktują chłopów poważnie, czego może chociażby dowodzić zachowanie dziennikarza wobec Czepca, czy też radczyni wobec Kliminy. Pan młody także wydaje się nie do końca poważny, ponieważ podoba mu się jego żona i teoretyczne obyczaje wsi, chodzenie na bosaka, zdejmowanie butów w trakcie przyjęcia weselnego, no i oczywiście to, że jego żona wygląda jak krakowska laleczka. Budzi to zastrzeżenia co do prawdziwej motywacji dotyczącej tego ślubu, bo ewidentnie Lucjan Rydel, czyli pan młody, jest chłopomanem. W drugim akcie wesela pojawiają się zatem zjawy. Jaka jest ich rola? To można powiedzieć personifikacja wewnętrznych lęków poszczególnych bohaterów. To dlatego Marysie ukazuje się widmo nieżyjącego narzeczonego, poecie pokazuje się rycerz, dziennikarzowi Stańczyk, panu młodemu hetman Ksawery Branicki, a na przykład dziadowi Upiór. Wreszcie wkracza kolejny bardzo ważny bohater, który w sumie nie jest zjawą. Gospodarzowi, czyli Włodzimierzowi Tettmajerowi, ukazuje się Werny Chora, 17-wieczny lirnik ukraiński, jasnowic i gorący zwolennik współpracy ukraińsko-polskiej. Daje mu do wykonania bardzo ważne zadanie. Powierza również przedmiot o symbolicznym znaczeniu, czyli złoty róg. To gospodarz ma poprowadzić przedstawicieli obydwu warstw społecznych do powstania. Jednakże do powstania narodowego nie dochodzi, bo gospodarz powierza zadanie nieodpowiedzialnemu drużbie, czyli Jaśkowi. Jasiek gubi złoty róg, a oczywiście w tym wszystkim na koniec ingeruje niesamowite stworzenie, czyli chochoł, który przygrywając na patykach usypia weselników. To znaczenie ma również symboliczne, bowiem przedstawiciele obydwu warstw społecznych nie są gotowi do podjęcia jeszcze powstania, a sen i ten taniec w rytm chocholej muzyki jest tego najlepszym potwierdzeniem. Postaci, o których warto pamiętać, to oczywiście dziennikarz, czepiec, pan młody, panna młoda, gospodarz, gospodyni, jak również takie postaci, o których możemy mówić, że są zjawami i komu i dlaczego się pokazują. Jeżeli chodzi o najważniejsze motywy, to myślę, że warto tutaj pamiętać o motywie tańca, motywie wesela, motywie wsi, motywie Arkadii, motywie powstania, motywie związanym z rozprawianiem się przez Wyspiańskiego z mitologią narodową, na przykład z mitem chłopa kosyniera albo mitem inteligenta jako przywódcy narodu. No i również mamy tutaj motyw dotyczący zbiorowości, takiego solidaryzmu społecznego, który jak widać jest tylko pozorny. A zatem moi drodzy, mam nadzieję, że w ciągu 5 minut, a nawet krócej, udało mi się Wam przypomnieć tę lekturę.